Siema, Piotrek z tej strony. Oglądacie kanał Retrogierki. Jak widzicie, jest stół i dzisiaj będzie unboxing. Może nie do końca unboxing, ponieważ to już zostało wyjęte z pudeł. Było tego za dużo i też się trochę nazbierało. Nie jest to unboxing jednej rzeczy. Po prostu uzbierało mi się trochę różnych rzeczy i chciałbym je Wam teraz pokazać. Szczególnie, że wydaje mi się, że będzie na co popatrzeć. Szczególnie, że zakupiłem swego czasu sprzęt, mam go już około miesiąca, całkowicie przypadkowo na eBayu. Nie planowałem tego kupna, po prostu licytowałem sobie dla zabawy i dla zabawy sobie wylicytowałem sprzęt za 175 funtów, ale jestem z tego powodu zadowolony, bo i tak już planowałem to kupić od pewnego czasu i udało mi się upolować całkiem fajny zestaw. I dostałem dużo fajnych rzeczy dodatkowo z tym zestawem i myślę, że jest to warte pokazania. Plus dokupiłem jeszcze troszkę innych rzeczy do tego wszystkiego, więc będzie to dzisiaj troszkę dłuższe wideo niż zwykle. Ale już nie ściemniając, może zacznijmy od głównego gościa. Trochę to waży. Mam nadzieję, że się złapie w kamerę. Oto i ona. Dziś piękno w całej twojej ozdobie, czy jakoś tam to Mickiewicz sobie pisał. Mickiewicz, Słowacki, nie wiem, któryś tam tych wieszczy. Amiga 500, jeszcze z czerwoną diodą, jeszcze z logiem Commodorka tutaj, bez napisu Amiga 500, ale już z Kickstartem 1.3. I tutaj jest jeszcze czerwona dioda i tutaj też jest czerwona. Czyli to jest jeszcze z tych pierwszych Amig, ale już z Kickstartem 1.3. Także fajnie mi się tu upolowało. Jest w bardzo ładnym, zadbanym stanie, jak widać. Wszystkie klawiszki chodzą tak, jak chodzić powinny. Nie ma tu żadnej żółci nie ma. Troszkę przybrudzone to jest, za to muszę w końcu wziąć i umyć porządnie. Ale myć to będę dopiero, gdy będę dobierał się do środka, czyli w momencie, gdy przyjdzie mi reszta rzeczy, bo nadal czekam na pocztę, bo to wszystko trwa. Ja to wrócę. Tutaj ponoć jest RAM i jest on, ponieważ ja to już odpalałem tam na jakieś 1 MB gry. Muszę tam pozaglądać, w jakim stanie jest ta bateria od zegarka. Jeszcze tam nie zaglądałem, na razie wszystko działa, więc się tym nie martwię. RAM i tak sobie zamówiłem współczesny właśnie, jeśli chodzi o ten zegarek. Także tu macie wszystkie porty z tyłu. To wszystko jest sprawne, bo ja to wszystko sprawdziłem. Znaczy, sprawdziłem to, co mogłem sprawdzić. Czyli tego nie sprawdziłem tak naprawdę, ale to, co powinno być działające, to jest sprawne, czyli te dwa porty. Zasilanie, RGB działa. Mono nie sprawdzałem, bo mi to jest niepotrzebne. Dla tych, co nie wiedzą, to jest wyjście wideo, ale tylko w czerni i bieli. Jeżeli chcecie mieć kolor, to musicie wypuścić obraz przez to. I macie na to kilka różnych możliwości przy Amidze, do których zajdziemy za chwilę. Dobra, to sobie... cholera, to jest ciężkie. Sobie odstawimy troszkę na dalszą scenę. Do Amigi 500 mam szczególny sentyment, ponieważ był to mój pierwszy komputer, którego byłem świadomym użytkownikiem, bo pierwszy komputer, jaki w domu, to był ZX Spectrum, ale Amigę już potrafiłem obsłużyć sam, dlatego mam do niej szczególny sentyment. Trochę to okurzone, szczególnie do tych gier, dlatego bardzo się cieszę, będzie taka moja perełka w kolekcji. Następną rzeczą, co dostałem, jest to konwerter obrazu do Amigi. Czyli no, przez to opuszczamy sobie obraz. I opuszczamy sobie przez wyjście antenowe, albo przez
audio, wideo. Znaczy, tutaj podpinamy kabelek. On mi gdzieś tu spadł. Chwila, moment. To jest kabelek, który podpinamy sobie tutaj. I to podpinamy sobie w Amigę, jeżeli chcemy puścić przez wyjście antenowe. Jeżeli nie chcemy puszczać przez wyjście antenowe, to po prostu wpinamy z tyłu, to wypuszczamy sobie wideo, a audio już sobie puszczamy tam bezpośrednio do tego, do czego chcemy. To jest kolejna rzecz ważna w zestawie. Dostałem dwa joysticki również do tego. Pierwszy joystick to jest podróba Quickshota, którego miałem w podobnym kształcie firmy, co to jest w ogóle, wyostrzy się, Cheetah Marketing 125+, tu jest Autofire, to jest na gumkach, to nie jest na switchach, to są gumki, wszystko, taniość. I co ciekawe, to ma takie dwa kable i z tego co wyczytałem, jeden jest do Atari, a drugi jest do Amigi i nie wiem, który jest który, bo znaczy ten jest chyba do Amigi, a ten jest chyba do Atari, a nie wiem, czy jakbym podpiął to do Amigi, czy też by działało. W każdym razie, z tego co czytałem, to jest właśnie do Atari i do Amigi, także ma działać i tu i tu. Te gumki nawet się trzymają, jak widać. Także to jest jeden z joysticków. Drugi joystick, już oryginalny Quickshot tym razem, który też się trzyma i on już jest na stykach. Też sprawny, dwa spusty, dwa fajery, tutaj jest autofire. I też są te gumeczki, też się tam trzyma, nie sparciało to po tylu latach. Wyostrzy się Quickshot for professional players. Także to wygląda tak z tyłu. A i to ma kilka trybów pracy, Atari, Commodore. Co to tam jest? MSX, Amstrad, Sega. I tym mogę sobie przyłączyć, także na upartego mogę sobie to podłączyć do mojego SMS-a i sobie grać na tym zamiast padem do SMS-a. Także taka historia. Co tu dalej? No oczywiście nie obyłoby się bez najpiękniejszej myszki na świecie, czyli bez czołga. Ja to jest myszka kulkowa, jak widzicie, jeszcze można ją sobie przerobić, jest mod, można sobie kupić w zasadzie wszystkie bebechy do środka w formie laserówki, diodówki, ale nie chcę sobie psuć tego, chcę mieć taką, pomimo jej wszystkich wad, tego jak ona jest toporna, jakie to DPI, trzeba zrobić taki ruch, żeby przejechać przez cały ekran. Ale właśnie o to chodzi. To właśnie takie ma być. Także nie zmieniam tego. Właśnie takie to ma być. Te klawisze, to wszystko takie ma być. I ten kształt. Uwielbiam to już. Mimo, że jest niewygodna strasznie. Po prostu ją ubóstwiam. I chciałbym mieć taką myszkę do kompa. Tylko, że na USB. Po prostu to było spełnienie moich marzeń. Bo jest... uwielbiam ją. Także jest sprawna, kuleczka jest, kulkę chyba będę musiał wymienić, bo ona już straciła na przyczepności, nie wiem czy ta guma się sparciała już na tyle, czy została wyjeżdżona po tylu latach, ale już te rolki się tam i tak dobrze nie czepiają, ale gumkę, kulki są na eBayu, 10 sztuk, 10 funtów, także mogę mieć zapas do końca życia jakby, co? Dalej co dostałem? Muszę sięgać trochę, bo to jest wszystko daleko ode mnie, żeby to w ekran nie właziło. Karta gwarancyjna. Ktoś jej nigdy nie wysłał, bo to jest dalej w środku. I nikt nawet tego nigdy nie wypełnił. I dostałem to. Jest to wszystko, co być powinno. Przeczytaj to.
to poczytajmy. Tu jest pusto. Tu kolejna karteczka. Tu pusto. Tu kolejna karteczka, pakowane przez kogo i kiedy. Pusto. I kolejny papier. Jak ktoś będzie chciał poczytać, ja to poskanuję i ja to później wrzucę na Facebooka, także to się tym nie przejmujcie, nie musicie pauzować. Ja to wszystko poskanuję i sobie to będziecie mogli potem spokojnie poprzeglądać, jak to będzie Was interesować. A to myślę, że to jest fajny kawałek historii. I może się to komuś spodobać. Tutaj coś jest, też coś jest. A tu już jest pusto. Dobra. No to już się rozlatuje. To musiał to skleić. Też jakaś karta gwarancyjna. Jest tak delikatny papier, to czuj, że to ma kurde tyle lat. Ile ma? Tutaj jakieś ceny. Patrzcie, jakie tanie to kiedyś było wszystko. 4 funty tu tego, tylko się zarabiało w tych funtach pewno kurczę dużo mniej. To jakiś numer, ktoś coś zapisał. I tutaj jest ta koperta i to wszystko było w tej kopercie. Dobra, ja to wsadzę z powrotem. Sobie później to na razie odłożymy. Fajny kawał historii. Ja lubię takie papierzyska, mimo że są śmieci tak naprawdę, ale ja lubię te rzeczy mieć. Co tu jest dalej? Co tu jest dalej? Dobra, lecimy dalej. Instrukcja obsługi do Amigi 500. Tyle stron do czytania. Kiedyś dawali instrukcje obsługi do komputerów, nieco co w dzisiejszych czasach. No tego to ja Wam skanować nie będę, no chyba, że nie wiem co zrobicie, że mnie zmusić do tego, bo tu jest tyle stron, że mi się nawet by nie chciało tego robić. No chyba, że mnie w jakiś sposób przekonacie, jak nie ma tego do znalezienia w internecie, w PDF-ie, a podejrzewam, że jest. To możecie sobie poszukać, ewentualnie ja poszukam, wam wrzucę jakiś link. A jakby nie było, w co osobiście nie wierzę, no to poskanuję, ale to nie są tanie rzeczy, panie Pazio. I to przynajmniej dobre słowo bym chciał usłyszeć. Tutaj patrzcie, jakieś schematy do PRL-a. Kurde, jakieś tak robili, coś się starali, to było odkrywanie tego wszystkiego. Komputer to było coś, to była jakaś taka magia i człowiek to tam wchodził w to wszystko. A teraz, panie, tego laptopa mi da. A nie tego, bo ten za drugi, tamten tańszy. Bo to dla syna. Do nauki ma być, a nie żeby w gry grał kupek jeden. No a kiedyś, tato, kup, będę programisto. Znaczy, to wszystko ładne jest, a to czuć takie lata 80. tutaj, to wszystko takie, ta stylistyka, to jest takie fajne, nie? Dobra, kolejne, tutaj wkładka jakaś od Electronic Arts, tak jak kiedyś logo mieli. Jeszcze jak robili dobre gry. Bez 1000 DLC do pobrania, żeby mieć pełną wersję gry. Także tak to wygląda. To też Wam zeskanuję, sobie byście mogli zobaczyć. Tak tylko tu pokrótce przelecimy to wszystko, żeby było widać. Tym, co się nie będzie chciało na Facebooka wchodzić. Chociaż zapraszam, bo tam się naprawdę fajne rzeczy dzieją i ci, co są na Facebooku, patrzą tam, to wiedzą, że coś się zmieniło w moim retrokąciku, a ci, co nie wchodzą, to nie wiedzą i będą musieli poczekać do następnego wideo, gdzie już będzie retrokącik widać.
A jak nie, no to sobie wejdą na Facebooka i sobie zobaczą, jak nie chcą czekać. Dlatego mówię, tam warto wejść. Ja tam mówię, nie spamuję. Ja tam wrzucam od posta od czasu do czasu, a tam się jakoś specjalnie nie wiadomo, jak bardzo źle nie dzieje. Tam ja nie będę wam wrzucał po 10 postów dziennie, jak niektórzy potrafią. Z każdą pierdą. A to naprawdę staram się bardzo ograniczać to, żeby nie spamować, bo sam tego nie lubię. I kolejna książka. Co to jest? Amiga DOS. Wersja 3.1.3. Patrzcie na to. Kiedyś Microsoft zrobił rzeczy pod inne komputery. Gdzieś wam to udowodnię. Zaraz, gdzieś to będzie. Gdzieś tu jest ten Microsoft cały. Tutaj nie można w ogóle tego. Mamy prawo Adobe. O, proszę. O, Microsoft. Microsoft. Bo tu jest wprowadzenie tego wszystkiego. Też się rozpada. Kurde, to wszystko jest takie delikatne. Się boję to otwierać. Ale fajne to jest. Instrukcja do DOS-a. Wziąłeś kiedyś instrukcję do DOS-a? Bierze do Amigowskiego. I kolejna książka. Też gruba pozycja. Też pewno będzie dostępna w internecie, żeby sobie to pobrać w formie PDF-a. A jak nie, ewentualnie mógłbym tam poskanować, jeżeli byłby duży odzew, to mógłbym się zastanowić, tam poświęcić jakiś widget. Jest to, co to jest? To jest instrukcja, o proszę. Microsoft Corporation. Pisali Basica właśnie dla Commodora. Proszę bardzo. I to jest instrukcja obsługi do języka programowania pod Amigę. I są obrazeczki, wszystko. Czyściutko jest. Co kto chce, proszę bardzo, tutaj tak. Możecie takie robić i takie. Jest tego w cholerę, ale prawda jest taka, że i tak wszyscy w assemblerze pisali. Proszę bardzo, Amiga Basic. Takie grube. Ile to ma stron? Jest tu, tu jakieś appendixy. No, trochę ma. Te dźwięki w tle to jest mój kot. I kolejna książka. Instrukcja obsługi do Deluxe Paint 2. Ci, co nie wiedzą, co to jest Deluxe Paint, to był taki Photoshop tamtych czasów. I dużo grafików z Deluxe Painta kiedyś korzystało. I tam chyba ostatnia wersja na Amiga Deluxe Painta to była w wersji 4. To jest w wersji 2. Ja osobiście znam Deluxe Painta w wersji chyba 3. Znaczy na pewno w wersji 3, a w wersji 4 nie jestem pewien, czy miałem Deluxe Painta. I to takie obrazeczki. Można sobie zobaczyć, jak to jakieś day, night. Tylko, że to wszystko w czerni i bieli jest pokazane, także no, ale to jest instrukcja do programowania, prawda? Tam, żeby się nauczyć różnych sztuczek i trików. Także i to też jest Electronic Arts. Nie tylko robili gry zawsze. I kolejne już teraz całkiem małe rzeczy. Instrukcja do lemmingów. Taka malutka. To też będę mógł zeskanować, bo to jest króciutkie. To wam wrzucę na Face'a później. Jak już się uporam. Z filmem. Że dla chętnych coś do poczytania będzie, do pooglądania, bo to są naprawdę fajne rzeczy. Tutaj jakaś karta do rejestracji z EA do jakiegoś programu. To raczej generyczna, bo tu nawet chyba nie ma nazwy
co rejestrujemy, tylko po prostu trzeba wpisać, co to jest. I co tu dalej? I tu jest szybka ściągawka do Deluxe Painta wersji 2. To też wam wrzucę na skaner, będziecie mogli sobie później przeglądać. No i słabym byłoby to zakupem, gdyby dostał tylko komputer i papiery. Dostałem 100 z dyskietek. I przeweźmy teraz przez te dyskietki. Najpierw wezmę te luzem. A, w ogóle dostałem jeszcze puste dyskietki, nigdy nie używane. Których tu nie będę pokazywał. Pokażę wam tylko jedną, bo tu chyba jest w tym stosie. Tam tych pustych mam chyba z 12. Także z czasem wypróbuję je jakoś użyć w jakiś sposób. Dobra, no to bierzemy pierwsze dwie. Jest to Chaos Engine, fajna gierka, można ją sobie kupić na Steamie. No, ja mam kopię zapasową, oryginał się posiał, ale kopia jest. Także jest to tutaj oryginał Lemmingów, który był dodawany do Amigi. Tu kolejna gierka. Jupiter Probe, ktoś kojarzy, bo ja tak to szczerze powiedziawszy w ogóle nie kojarzę tego tytułu, jak widać w kopii oczywiście. Tutaj kolejna Gold Runner w oryginale 98. Co tu dalej jest? O, kolejny dobry tytuł, też się gdzieś podział oryginał, na to wychodzi tylko kopię bezpieczeństwa. Desert Strike, też bardzo fajna gierka. Tam mój tato to uwielbiał w to grać. W Desert Strike'a, pamiętam jak siedział wieczorami i tam próbował tego Sadama znaleźć w jednym z bunkrów. Nie pamiętam, czy mu się w końcu udało, czy nie. Ale pamiętam, że grał w to zaciekle przez wiele tygodni wieczorami. Co tu dalej jest? Tu dalej jest trochę pomieszane. A to wezmę to w ten sposób, na razie odłożę. No, czy byłby komputer bez systemu operacyjnego? Mamy tu Workbencha w wersji 1.3. Mamy tutaj dodatki do Workbencha. To jest bardzo ciekawe. To jest instrukcja obsługi Amigi w formie dema, która jest interaktywna i musimy sobie tam klikać. Jeżeli mielibyście ochotę, ja mogę zrobić live'a w tym temacie i poprzeglądamy sobie te dyskietki, co działa, co nie działa. Będziecie mieli chwilę ekscytacji i zobaczycie między innymi, jak to działa. Może z tego zrobię całkiem osobne. Znaczy, może zrobię live'a i osobne wideo, żeby to jakoś zmontować, ale zobaczylibyście sobie, jak to wygląda, bo to jest dość ciekawe. Ja to pierwszy raz na oczy zobaczyłem z tą Amigą, ja wcześniej tego nie widziałem i jest dość fajny pomysł, szczególnie dla laików, co nie mieli pojęcia, jak to obsłużyć. Z rutą dyskietkę się wkładały, tam było krok po kroku wytłumaczone, co, jak. Trwa to jakieś pół godziny około. Fajny, naprawdę fajny pomysł. Co tu dalej jest? Dalej jest to Pop 2 i nie jest to Prince of Persia 2, tylko to jest Populus 2. Na pewno dużo część z was to będzie kojarzyć serię Populus. Tutaj jest dyskietka demo z magazynu Amiga lokalnego. Także to, co było na dyskietce. I fajnie, bo to jest sprawne, to włączyłem z ciekawości zobaczyć, jak to wyglądało. I to jest naprawdę fajna sprawa, że takie dyskietki dawali do czasopisma. I takich dyskietek mam tu więcej, choć nie wszystkie zawierają to, co powinny zawierać. Właściciel najwidoczniej
cierpiał na niedosyt dyskietek i po prostu używał ich do czego innego. I między innymi taką dyskietką była dyskietka numer 29. Ja się postaram poszukać tych dyskietek. To jest korektor, więc myślę, że to można byłoby jakoś łatwo wyczyścić i je ponagrywać, ponieważ mam to oryginał. I to fajnie by wyglądało, fajnie by się prezentowało w ogóle. Szkoda, że tak to zniszczone jest. Bo to jest też kawał historii. No szkoda. Ale niestety, no to nie to, to tak, to tak czasami bywa. Co to jest? Ace. Nie wiem, co to jest. W każdym razie tu jest Lotus. A co to było wcześniej, to nie wiem. No ale no, na Lotusa narzekać nie będę, bo Lotus to jest klasyczek. Na pewno pamiętacie kody typu Turpentine albo Dux przez X. Pierwsze to było zdjęcie czasu, można było sobie jeździć i się rozbijać po bandach. A Dux to jest ukryta gierka w grze. Nie będę mówił jaka, jeżeli chcecie sobie sprawdźcie w emulatorze. DUX wpisujecie sobie jako password bodajże i sobie gracie w tą dodatkową grę. To jest SimCity na Amigę i to jest wersja dla Amigi z pół megabajta RAMu. Taka ciekawostka. Można to uruchomić na łysej 500 bez rozbudowanego RAMu, nie musi mieć jednego megabajta. Tutaj jest kopia Workbencha 1.3, jakby oryginał padł. Tutaj mam kolejny oryginał. Star Trek, nie wiem czy kojarzycie taki tytuł. To jest sprawne. Byłem ciekawy w ogóle co to jest. Taką, nie wiem, ciężko mi. To jest jedna z tych gier, gdzie się siedzi za kokpitem i wydaje się rozkazy. Także jak lubicie takie tytuły, to nam się powinno spodobać. To też spróbujemy kiedyś ograć. Co tu dalej mamy? Deluxe Paint w oryginale. Kolejna dyskietka z magazynu Amiga lokalnego. Tanks, bardzo fajna gierka. Pamiętam jak to obrywałem jeszcze za dzieciaka. Jakieś oprogramowanie do pisania i demo Guy Spy. Co tutaj dalej jest? Flashback. Flashbacka wszyscy znają, nie trzeba przedstawiać. A jak nie znacie, no to się nie przyznawajcie, że nie znacie Flashbacka. To proponuję nadrobić, przynajmniej wersję na PlayStation 3, póki jeszcze sklep jest czynny. Bo na pewno już słyszeliście o tym, że sklep jest zamykany. I nie jest zły ten... jeszcze jedna dyskietka do Flashbacka, oto cztery dyskietki. Nie jest zły ten Flashback, ten zremake'owany, chociaż oczywiście oryginał najlepszy. Silkworm, znowu na dyskietce z magazynu Amiga, tam jakaś piłeczka chyba była. Tutaj jest użyta dyskietka z magazynu Amiga, znowu tylko to już długopisem pomaziane. Light, nie kojarzę w ogóle tego tytułu. I to jeszcze nie wszystko, to po prostu były dyskietki, które leżały luzem. Mam tu jeszcze dość dużo tego, ale to już są pudełka. Jest Batman. To był Batman dokładany do komputera. I tak to wyglądało. I tutaj jest naklejka. I klej już jest na pewno wyschnięty, bo to ma ze 20 kilka lat, także... O, suche jak pieprz. No i instrukcje obsługi. Książeczka jest, a to się otwiera już tak w tej formie, także się za bardzo błyszczy. Ja to też zeskanuję. Też wam wrzucę, jeżeli jesteście chętni do poczytania.
A tą naklejkę to ja sobie jakoś zrobię tak, żeby ją sobie zagięte jest użyć. Także tak to wygląda. Tutaj jest CBM Amiga. Języki do wyboru. To tył jest pusty. Także tak to wyglądało. Kolejna pozycja Advanced Ski Simulator. To też jest oryginał i to jest od Codemasters. A to co to? Software Distributed Electronically Title Machine Publisher. Ciekawe, że to jest to, co to być powinno, czy to jest co innego. Takie to dziwne. Tak to tutaj do poczytania. Jak to wszystko. Trzeba będzie sprawdzić kiedyś. Nawet nie patrzyłem na to, czy to chodzi. Nawet nie otwierałem tego, dlatego się zdziwiłem, że to tak wygląda. Widzicie, człowiek coś ma i nawet nie wie co. Co tu dalej jest? Indiana Jones. And Fate of Atlantis. Ale to nie jest ten point and click. To jest wersja jednodyskietkowa i to jest taka... I to platformówka, takie chodzone z ruchu i z rzutu izometrycznego. Taka platformówka, przygodówka, ale to nie jest ten point and click na tam chyba 12 dyskietek czy na ileś. Także ja się napaliłem, jak to zobaczyłem. Myślę, o Jezu, to to, ale potem myślałem, gdzie te wszystkie dyskietki. To jest instrukcja, także to też zeskanuję, też wrzucę na Facebook. Jak chcecie sobie to poprzeglądać, to z tyłu wygląda tak. Też te pudełka poskanuję, a co mi tam. Jeśli mogli sobie to poprzeglądać. Tu kolejny oryginał. To jest w ogóle pierwszy raz, gdzie ja widzę tyle oryginałów na Amigę. Nigdy wcześniej nie widziałem, człowiek całe życie X-Copy uprawia. Interceptor, tutaj kółeczko i jestem idiotą, bo nie wiem, jak to użyć. Poważnie, nie mam żadnego pojęcia, jak się to używa. Wiem, że to się przesuwa, ale na jakiej zasadzie, do czego ja mam się tu odnosić, to ja naprawdę nie mam żadnego pojęcia. Próbowałem to uruchomić i mi się nie udało. Instrukcje obsługi. Co, jak robić? I naprawdę, jestem głupi, nie. Po prostu wychodzi ze mnie moje piractwo z tamtych lat i krakowane gry i po co komu kółeczko było, jak wystarczyło wpisać cokolwiek albo nacisnąć Enter. Także będę musiał poszukać instrukcji obsługi, jak korzystać z kółeczka. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Kiedyś były zabezpieczenia, teraz macie DRM-y. Kolejny tytuł. Tworzy się to? A nie, no to tak, dobra. Golf od MicroProse. Takim dużym już pudle. I to jest na trzech dyskietkach, czterech dyskietkach. Golf Data Disk, to chyba ktoś jakieś save'y sobie tu robił. Tutaj jest dość spora, gruba instrukcja. Ona swoje waży, też jest dość gruba. Że kiedyś to było, kiedyś to robili, instrukcje obsługi, teraz nie dają. To jest jedna instrukcja, a tutaj jest jeszcze jakaś inna reszta, to na papierze z różnych. Co tu jest? Karta rejestracyjna, też nigdy nie wysłana.
Tu jakaś ściągawka do kijów golfowych. Tutaj jakieś technikalia, to też mogę posponować w zasadzie. Kiedy ja to wszystko zrobię? Jak ja dla samego siebie nie mam czasu, tu mapki tych pól golfowych, to też mogę zeskanować. To też kolejna mapka, jakieś tutaj, cholera wie co to, ja się na golfie nie znam. Ja wiem tylko, to jest Tiger Woods i jak się gra w golfa na Wii. Tyle. A, i na Sarzemie MW3026Y, bo tam był golf. To tam w niego grałem, ale to było lata temu, jeszcze w gimnazjum. I miałem lat, nie wiem... Może nie w gimnazjum, nie, przepraszam, w ogólniaku już. W pierwszej klasie. To miałem lat wtedy, nie wiem, 15, 16, jakoś tak. 17 lat temu. Ja cię pieprzę, jak już jestem stary. Także to był golf. To był golf. Ja teraz tu wejść do tego pudełka. Jak sami widzicie, się bierze i nie kończy. Ale już mam coraz mniej, na całe szczęście. Coraz mniej, na całe szczęście. Program bazodanowy. Super Base Personal, to bla bla, Relational Database System for the Amiga, Precision Software. Super. I co tutaj jest? I tu jest oprogramowanie, i tutaj co jest? Tutaj jakaś, ktoś sobie bazę danych tworzył. I to jest dyskietka. I to odłazi, będę musiał przykleić. I tutaj jest... A to jest instrukcja obsługi do tego ustrojstwa, co się w Amigę wpina. Widzicie, nawet do tego instrukcje obsługi były. Do takich rzeczy. A teraz nic. Teraz to wepnij, tam naciśnij i ma działać. A tu wszystko było kiedyś. Instrukcje obsługi do tego oprogramowania. Jakby ktoś chciał się nauczyć baz danych na Amidze, to może się nauczyć i robić. I tutaj kolejna jakieś, co to, karta rejestracyjna. No chodź, to chodź. A to już nie jest w kopercie, siedzę to koperta. To też będę mógł wrzucić na skaner, jakby to kogoś interesowało. Widzicie, mnóstwo rzeczy podostawałem i jakbym chciał zrobić to wszystko, jakieś materiały, to mogę siedzieć i robić. I tu zestaw, kolekcja gier. Big Value 12 Game Pack. Ale tu nie są tylko te dyskietki, są jeszcze inne dyskietki. One sobie tak po prostu tu leżą. Tak je tu wsadziłem, bo mi się mieściły. Także KGB Disk One Project X. Co tu jest? Electronic Pool Jug. Co tu dalej jest? Major Motion Slagon The Grail Adventure, Tanglewood, Gold Runner 2. Większość tych gier to mi nic nie mówi. Airball, Soccer po prostu, Tetra Quest. Co tu jest dalej? KGB Disk Zero. Kolejny dysk 0, Apidia dysk 2, Apidia dysk 1, Xenon 2 dysk 2, Xenon 2 dysk 1,
Tu coś jest, ale co tu jest? A to w ogóle co to ma dyskietka? Widzicie. No wyrosz się. No. Digital 2 VIP. A to jest pecetowe. I odmukłem na peceta. No tutaj się dyskietka lekko sprężynka wysprężynkowała. Smash TV. Project X dysk 3 i Project X dysk 2. I to by było na tyle z dyskietek. Co jeszcze dokupiłem? No, mamy XXI wiek. Nigdy dyskietek nie kupuję, bo są drogie. Więc zaopatrzyłem się od razu w gotek. Tylko, że nostalgia wzięła nade mną górę i nie będę go montował do środka. Będę go montował na zewnątrz. Tylko przez to, że go będę montował na zewnątrz i chcę sobie zostawić stację dyskietek wewnątrz jako DF0, a to też chcę mieć jako DF0, więc muszę sobie dokupić przełącznik z takim bypassem dla kontrolera i sobie to wpiąć, także kolejny wydatek, ale ja go wsadzę, na razie się z tym wstrzymam, bo będę chciał pokazać wam te dyskietki z czasem, więc jeżeli do tego czasu kupię sobie ten przełącznik, to wszystko, to sobie po prostu zrobię goteka na zewnątrz jako DF0, mając dalej stację dyskietek. A jak nie, to po prostu wsadzę, a potem to przełączę. Mówię, zobaczymy, jak będzie z czasem i z pieniędzmi, bo to jednak wszystko kosztuje. I teraz wielkie otwarcie i bynajmniej nie parasola w dupie. Coś, co udało mi się kupić półtora tygodnia temu na eBayu. Bo tak mi się przypomniało, kiedyś coś takiego miałem w domu i byłem ciekawy, czy to znajdę. I okazało się, że znalazłem. I ku mojej uciesze jest to tak zwany old new stock. Nigdy nie otwieram. Action pad AM albo AM. Chodzi głównie o to, że AM, że do Amigi. I miałem takiego pada tam w 90 którymś roku. I mam go znowu od Logic Free. To jest. I to jest ze Slovensko, czyli bardzo po sąsiedzku, jakbym mieszkał dalej w Polsce, bo na Słowację mam 40 minut. I to jest nigdy nie otwierane, jak widzicie, to jest tutaj folia, dalej tutaj jest folia, taśma, także nie wiem, jak mam to w ogóle otworzyć. To jest, nie wiem, czy ja chcę to otwierać, Ja to w ogóle rozdałem razem z przesyłką 30 funtów. I może to jakoś odkleję. Czy się uda? Złapię. Odłazi. Nie będę tak robił, bo zniszczę opakowanie. Muszę to przeciąć. Chwilę, pójdę po jakiś nóż. I jestem z powrotem, że mam kuchnię pod nosem. Dobra, jesteście gotowi na to wszystko. Już nie ma odwrotu. Trzeba to wyjąć. To było zamknięte przez ostatnie 20 kilka lat. Dopiero widzi światło dzienne po 20 kilku latach. Patrzcie. Coś pięknego.
Pierwszy raz po 20 kilku latach to widzi światło dzienne. Nigdy nie naciskany. Teraz będziemy mogli go pierwszy raz nacisnąć. Od spakowania w fabryce małymi chińskimi rączkami. Dopiero teraz możemy to nacisnąć. Pierwszy raz. A mili. To jest dopiero herezja. Wszyscy korzystali z joysticków. A ja wolę grać na padzie. Zawsze wolałem grać na padzie. Nienawidzę joysticków. Znaczy, lubię, ale nie do wszystkich gier. Wygodniej mi się grało na padzie. Pytam, że tato mi kupił pada, bo byłem strasznie zazdrosny, że koledzy z Pegasusami mają pady, a ja nie mam i tato gdzieś wynalazł kiedyś pada i mi takiego pada kupił. I teraz sobie sam takiego pada kupiłem do Amigi, że muszę grać na Amidze na padzie. Jak normalny człowiek. Ale to była herezja straszna w tamtych czasach. Także, jak widzicie, pad do Amigi. To jest dopiero coś. Autofire, tu prędkości autofire'a. Pierwszy raz. Także to by było na tyle. Trochę wam dzisiaj czasu zająłem. Także no, to ja już nie ściemniam. Ku przypomnieniu zapraszam na Instagram i na Facebooka, na którym zawsze coś się tam od czasu do czasu dzieje. A i dla niezorientowanych posiadam też hashtag na Wykopie i hashtag to jest po prostu hashtag retrogierki. I tam też możecie mnie znaleźć, chociaż na Wykopie ograniczam się tylko do informowania tego, że jest nowy odcinek na kanale. I w zasadzie nic poza tym tam nie wrzucam, chyba że jakąś totalną prywatę, bo to jest moje prywatne konto, to nie jest konto, że tak się wyrażę, związane z retrogierkami stricte, tylko jest to po prostu moje tam konto, które założyłem x lat temu. I po prostu tam sobie wrzucam, żeby się tam troszkę rozreklamować. Także ja już nie przedłużam i widzimy się na live'ie w niedzielę wielkanocną, czyli dla mnie fajne kasio, nie? Nie wiem, czy to widać. Dla mnie już jeszcze dzisiaj i dla was chyba jeszcze też dzisiaj, która jest godzina za 29. Także myślę, że to wideo się zdąży wrzucić do północy w Polsce, także no generalnie widzimy się w Wielkanoc o tej porze co zwykle i będziemy tam sobie w coś się wieczorkiem pykać, co ma jakiś tam luźny związek z Wielkanocą i nie będzie to The Suffering, bo The Suffering pogramy inną razą, także ja już naprawdę nie przedłużam, bo kończy mi się bateria w kamerze i widzimy się w następnym wideo i na live'ie, także ciao, hej!